Każdy gracz, który zetknął się z Hell Let Loose, powie, że to gra godna polecenia, przedstawiająca front, a teraz już fronty II wojny światowej, w bardzo odwzorowany sposób. Jedni powiedzą również, że to gra dosyć mocno obciążająca komputer, która ma czasami problemy z optymalizacją. Jednak jest ona na tyle interesująca, że rozgrywka przyćmiewa inne defekty. Cześć, witajcie, z tej strony Yahoo, a dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić nowej aktualizacji do gry Hell Let Loose, dodającej front wschodni. Zapraszam do oglądania. Dodatek wprowadza, tak jak mówiłem wcześniej, front wschodni, a w tym dwie z wielu legendarnych bitew, Stalingrad oraz Kursk. Obie bitwy w znacznym stopniu przyczyniły się do ukształtowania późniejszej sytuacji III Rzeszy, wpisując się głośnym echem do annałów historii. Do 1925 roku Carycyn, do 1961 roku Stalingrad, a obecnie Wołgograd. To tam od sierpnia 1942 roku do 2 lutego 1943 roku rozegrała się jedna z najbardziej znanych bitew II wojny światowej. Głównym powodem skierowania przez Niemców uderzenia właśnie w rejon Wołgi i Kaukazu była chęć odcięcia Rosjan od złóż ropy i głównych ośrodków przemysłu. Niemieccy generałowie na rozkaz akwarelisty mieli pozbawić Związek Radziecki najistotniejszych ośrodków skupiających przemysł zbrojeniowy. Drugim natomiast nazwa miasta, które zdobyte przez Niemców, stanowiłoby poważny bodziec propagandowy. Oblężenie miasta było prawdziwą wojną na wyczerpanie, którą początkowo wygrywały wojska niemieckie, kontrolując aż 90% powierzchni Stalingradu. Rosjanie miesiącami koczowali w niemal całkowicie zniszczonym mieście, będąc na skraju zaopatrzenia, którego i tak nigdy nie było za wiele. Jednak ostatecznie Friedrich von Paulus postanowił wkroczyć dalej w głąb miasta, zostawiając na straży tylnej Rumunów, Włochów i Węgrów. To właśnie tam uderzyły siły radzieckie i przełamawszy wojska państw osi, wzięły w kleszcze trzon 6. Armii Paulusa. Ostatecznie dzień po nominacji na feldmarszałka Friedrich von Paulus skapitulował, a Rosjanie wzięli do niewoli 90 tysięcy żołnierzy. Kursk również zna zapewne, jeśli nie każdy, to na pewno większość z was. Ostateczna próba odzyskania kontroli przez Niemców na froncie wschodnim zakończyła się fiaskiem. To tam odbyła się również największa bitwa pancerna pod Prochorowką, wchodząca w skład bitwy na Łuku Kurskim. Jednak mapy to nie wszystko. Po stronie niemieckiej dalej walczymy tym samym arsenałem w postaci przykładowo Kara 98, Gewra 43, STG 44 czy Waltera P38. Arsenał radziecki to obecnie całkowicie nowe elementy gry. Są to m.in. warianty karabinu powtarzalnego Mosin, M91 i M91-30 z dostępną wersją snajperską oraz karabinek Mosin M38. Do tego karabin samopowtarzalny SWT-40 także w wersji z lunetą, kultowa Pepesza, pistolet Tokarjewa TT-33, rewolwer Nagant 1895, karabin maszynowy DP-27, karabin przeciwpancerny PTRS oraz oczywiście wersję granatów oraz broni białej. Z pojazdów jest to świetnie nam znany czołg średni T-34, czołg ciężki IS-1, samochód opancerzony BA-10, pojazd opancerzony ZIS-5, a formą strzału artyleryjskiego zastąpią kultowe Katiusze, czy jak to woli, organki Stalina. Przy punkcie o pojazdach warto również powiedzieć o kwestii penetracji i o kwestii przebudowania generalnie rykoszetów pancerzów, które zostały również wprowadzone w tej aktualizacji. I co też ważne, aktualizacja, która pojawiła się 27 lipca, sprawia, że Hell Let Loose wychodzi z Early Access i staje się to tak jakby już pełnoprawnym tytułem, który nie jest w tej pierwotnej, wczesnej wersji, która jest cały czas udoskonalana. Jest to o tyle ważne, że wraz z tą aktualizacją deweloperzy wprowadzili jeszcze lepszą optymalizację, która no, widać ją generalnie, no ale nie robi to jeszcze oczywiście aż takiego szału, żeby wszędzie działało w jak takim najlepszym porządku. Obecnie wszystko jest dostępne oczywiście na PC, ale wraz właśnie z tym wyjściem z Early Accessu zostało stwierdzone, że do końca tego roku pojawi się również oddzielny port na konsolę, oddzielna wersja, która będzie przełomowym tak naprawdę też wydarzeniem dla graczy konsolowych. Patrząc na to, że do tej pory nie było aż tylu gier, które oferowałyby właśnie taką typowo strategiczną, realistyczną rozgrywkę, na przykład z okresu II wojny światowej. Dotyczy to jeszcze także Insurgency Sandstorm, bo trwają oczywiście teraz testy, które mają też jakoś zoptymalizować grę na właśnie konsolę. Prognozuję jednak, że pojawi się to raczej na konsole nowej generacji, które będą stanowić już trochę ten większy bagaż takiego zabezpieczenia i też tych wymagań dla samej gry, która mimo, że na PC-cie nie jest dobrze zoptymalizowana jeszcze na takim stopniu, żeby nawet te wszystkie sprzęty ciągnęły grę w jak najlepszym płynnym porządku, no to tak samo, żeby po prostu ta rozgrywka była jakoś taka płynna, oferowała dobrą przyjemność z gry, dobre doświadczenia z gry na takim dosyć zadowalającym poziomie.
Szczerze muszę wam powiedzieć, że klimat jest naprawdę niesamowity i ten akcent radziecki strasznie przypomina mi dodatek w imię cara do Battlefielda 1, który mimo, że przenosi nas do czasów rewolucji październikowej, to daje jednak podobne odczucia do tego, co może zaoferować nam Hell Let Loose i strasznie żałuję, że Battlefield 5 nie przedstawił nam tego frontu wschodniego, mimo że w plikach było wiele odwołań właśnie do frakcji ZSRR. Dajcie znać, czy graliście, czy może zakupicie w sobie Hell Let Loose właśnie po tym, że został wprowadzony front wschodni, bo myślę, że naprawdę dla osób, które wiedzą, z czym wiąże się taka rozgrywka bardziej realistyczna, która jest skoncentrowana na przejęciu strategicznych punktów z wykorzystaniem oczywiście dowódców, pojazdów pancernych i tego typu rzeczy. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Yahoo, do zobaczenia. Cześć!